Jarosław Sołtysek, witam Państwa w piątek, 5 września z naszego studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości pokażemy zdolnych malarzy kolejnego miejskiego muralu i będziemy świadkami rozpoczęcia jesiennej edycji Targów Budowlanych. Zapraszam. Dobiega końca remont willi przy ulicy Barlickiego, budynek z ubiegłego stulecia, w którym kiedyś mieściła się siedziba delegatury Kuratorium Oświaty, odzyska dawny blask. 3 lata temu od Skarbu Państwa wykupiła go prywatna firma, która w reprezentacyjnym budynku chce stworzyć swoją siedzibę. Elewacja budynku została wyczyszczona, docelowo ma zostać również podświetlona. Mimo że obiekt nie jest wpisany na listę zabytków, remont konsultowano z miejskim konserwatorem zabytków. Dożynki to tradycyjne ludowe święto z okazji ukończenia żniw, którego tradycja szeroko rozpowszechniła się w naszym kraju. Dożynkowych uroczystości nie mogło więc zabraknąć i w naszym mieście. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gliwicach przygotowuje miejskie dożynki, które tradycyjnie już odbędą się w Ostropie. Niedzielne świętowanie rozpocznie się w południe na placu przy kościele w Ostropie. W programie jest konkurs na najpiękniejszą koronę dożynkową i występy artystyczne, m.in. chóru Melodia z Wilczego Gardła, orkiestry Dętej z Ostropy, a także występy kabaretów grupy Biesiadnej i KGB kabaretu Bajery. Po raz trzeci Gliwice włączają się do akcji, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ramach ogólnopolskich działań członkom lokalnej społeczności będą rozdawane odblaskowe gadżety. Nasze miasto zostało ambasadorem akcji odblaskowi.pl. W jej ramach w najbliższą niedzielę w Centrum Handlowym przy ulicy Rybnickiej rozdawane będą bezpłatne elementy odblaskowe. Przy okazji będzie można też poznać podstawy bezpiecznego zachowania na drodze. Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami od początku września wszyscy poruszający się po zmroku poza terenem zabudowanym mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Zaledwie kilka dni temu odsłonięto mural na ulicy Pszczyńskiej, a w naszym mieście już powstaje kolejny. Wprawdzie nie jest to dzieło tak duże i wykorzystujące perspektywę, ale też ma za zadanie upiększać nasze miasto. Tym razem za malowanie wzięli się kibice Piasta, a mural powstaje tuż obok siedziby naszej redakcji przy ulicy Floriańskiej. Trwa tutaj przygotowanie, że tak powiem, ściany pod robienie muralu. Taki mural jest wykonany przede wszystkim estetycznie, profesjonalnie. No, myślę też, że treść jest odpowiednia, raczej nie zawiera wulgaryzmów ani niedozwolonych rzeczy, nieakceptowanych społecznie. Nie uchylono jednak rąbka tajemnicy na temat tego, czyj portret lub jakie zjawisko będzie nam dane podziwiać na muralu. Myślę, że ten projekt będzie niespodzianką, natomiast jest to współorganizowane właśnie przez Radę Osiedla Szebiszowice i wspólnie z kibicami Piasta Gliwice z tego rejonu. Tutaj kibice Piasta się zwrócili do nas w tej sprawie i myślę, że jest to doskonały przykład pokazania tego, że te murale mogą być estetycznie, ładnie wykonane i niosący pozytywny przekaz, który spodoba się wszystkim mieszkańcom. Dziś w piątek, 5 września, ruszają 10. Targi Budowlane. Przez 3 dni w hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ulicy Kaszubskiej będzie można oglądać stoiska z materiałami budowlanymi i artykułami wnętrzarskimi. Proszę Państwa, w Gliwicach jesteśmy od 2000 roku. Mogę powiedzieć, że są dla nas Gliwice bardzo gościnne, ponieważ jesteśmy tutaj 3-krotnie w lutym, maju i teraz właśnie we wrześniu. A wrzesień to już 10. edycja naszych targów. Tak się składa, że już doprowadziliśmy do tego, że cyklicznie 3 razy w roku mamy imprezę targową dość dużą, właśnie o podobnym charakterze. No i ta obecna, dzisiaj rozpoczynająca się, wypełnia właśnie ten kalendarz tego typu wydarzeń. Jest wszystko, począwszy od budowy, a skończywszy na wykańczaniu środka. Mogę zacząć już nawet od kredytu hipotecznego, poprzez projekt, wykonawcę i różnego rodzaju materiały. Targi związane z inwestycjami, z budownictwem, z tym, że w Gliwicach jest aktywność, jest wielu inwestorów, zarówno tych instytucjonalnych, jak i indywidualnych.
funkcjonalnych w wielu miejscach na terenie Gliwic, nie tylko, również obszaru funkcjonalnego związanego z Gliwicami, a więc powiatu gliwickiego. Wiele inwestycji ma miejsce, a więc ci, którzy zdecydowali się tutaj inwestować, poszukują oferty właśnie materiałów budowlanych, oferty wyposażenia wnętrz, oferty wyposażenia ogrodów i te targi są odpowiedzią na te poszukiwania. Część to są ci nasi stali klienci, którzy są z nami od kilkunastu lat, natomiast druga połowa to właśnie nowi, bo no niestety rynek nie znosi pustki, jeżeli jedni odchodzą, drudzy przychodzą, także oferta, którą tutaj Państwo spotkacie, mam nadzieję, będzie zadowalająca. Zapraszam tutaj do nas, bo tutaj tylko można zobaczyć to, co dzisiaj jest najlepsze na rynku, najnowocześniejsze, a ponadto no, też, co ważne dla naszych klientów, uzyskać fachową poradę. Znamy już sparing partnera Piasta w trakcie przerwy na mecze reprezentacji. W najbliższy poniedziałek Gliwiczanie pojadą do Żywca, by towarzysko zmierzyć się z tamtejszym Góralem. Czarni Góral, bo tak brzmi pełna nazwa tego klubu, występuje w drugiej grupie czwartej Lidze Śląskiej. Obecnie po 5 rozegranych spotkaniach Góral zajmuje 10 miejsce w tabeli. Mecz odbędzie się w Żywcu o godzinie 16. W dzisiejszych wiadomościach to już wszystko. Przypominam, że możecie nas Państwo oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i na stronie tvimperium.pl. Za chwilę prognoza pogody, którą przygotował dla Państwa Jakub Lenartowicz. A ja żegnam się i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości w poniedziałek o tej samej porze. Do zobaczenia.